Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Dzisiejsza konferencja prasowa jest jak zwykle poświęcona temu problemowi, który już jest, mówiąc chłopskim językiem, wałkowany od kilku tygodni. Chciałbym dzisiaj w imieniu nie tylko własnym, ale również i Michała Kołodziejczaka, Szczepana Wójcika, który chciałem usprawiedliwić. Nie ma dzisiaj, Michał dojeżdża, nie zdąży dojechać, Szczepan jest chory, więc chciałem dzisiaj przedstawić stanowisko w imieniu nas wszystkich, ale również też i w imieniu prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wczorajsze głosowania w Senacie, ja powiem Państwu tak, może kogoś obrażę, ale powiem po chłopsku, może trochę ordynarnie. Czy ci senatorowie są tak tępi, są tak nieświadomi, żeby zrozumieć, co to znaczy odrzucenie ustawy, o którą prosimy? Czy oni nie wiedzą, co to znaczy przycisnąć tylko jeden guzik, żeby ustawę wyrzucić do śmietnika? To, co wczoraj się wydarzyło w Senacie, jest absolutnie nie do przyjęcia. Nie ma zgody na żadne poprawki, nie ma zgody na mieszanie w kotle, nie ma zgody przede wszystkim na to, żeby nas, rolników, dzielić. Dlatego dzisiaj, szanowni Państwo, chciałbym Państwu oznajmić, i to chyba nie jest takie trudne, żądamy tylko dwóch rzeczy. Po pierwsze, wyrzucenie ustawy do kosza, po drugie, powołanie ministra rolnictwa. Na dzień dzisiejszy Polska nie ma ministra rolnictwa. Na dzień dzisiejszy mogę Państwu powiedzieć tak, że tak jak w innych krajach są sytuacje, gdzie na przykład Unia Europejska czy inne kraje nie uznają prezydenta w danym kraju, tak my w Polsce nie uznajemy ministra rolnictwa. Uważamy, i to mogę się z całą odpowiedzialnością powiedzieć, to nie jest minister rolnictwa, to jest co najwyżej syndyk masy upadłości. I my na tego pana się nie zgadzamy i nigdy nie odstąpimy od protestów, jeżeli ten człowiek będzie administrował resort rolnictwa. Drodzy Państwo, chciałbym również dokonać pewnego sprostowania. Jeżeli pan Puda mówi wszem i wobec, że 71% rolników popiera piątkę dla zwierząt, to niech pokaże, którzy są to rolnicy. Ja bym chciał tych rolników zobaczyć. To ja rozumiem, że protesty, które się zbliżają, nie dojdą do skutku, bo skoro nas jest tylko 28%, to znaczy, że ta przewaga nas z dróg spędzi. Drodzy Państwo, to jest coś nieprawdopodobnego, żeby dzisiaj pan Puda opowiadał, że na przykład Michał Kołodziejczak to reprezentuje tylko małą garstkę rolników. Szanowni Państwo, Michał Kołodziejczak, mówię to z całą odpowiedzialnością, nie rozmawiałem z nim, reprezentuje całe polskie rolnictwo. Jest charyzmatycznym przywódcą i nie ma zgody na to, żeby ograniczać jego przywództwo tylko do garstki rolników. On reprezentuje wszystkich rolników, tak jak ja reprezentuję, tak jak nasze organizacje reprezentują. Nie ma tutaj żadnych podziałów. Dlatego już w środę, szanowni Państwo, już w środę od godziny 8 stopniowo, spontanicznie do południa kraj będzie w Polsce paraliżowany. Będą to blokady dróg, blokady wiaduktów, spontaniczne odwiedziny w biurach poselskich, w biurach senatorskich. Przygotujemy listę, kto jak głosował. I szanowni Państwo, dzisiaj, jeżeli chodzi o blokady i całe to utrudnienie, chciałbym zaapelować do społeczeństwa, przede wszystkim do przetwórców, do zakładów, które przewożą swoje towary, które eksportują swoje towary środkami lokomocji publicznej, tirami, prawda, i tak dalej. Jeżeli będziecie mieli, a będziecie mieli problem z dojazdem, z eksportem, z przewozem swoich towarów, to wszystkie te problemy zgłaszajcie na ulicę Nowogrodzką, bo tylko ulica Nowogrodzka może sprowadzić rolników z dróg. Także, szanowni Państwo, mamy dzisiaj tak, rolniczy OPZZ, Agrounia, poparcie izb rolniczych, Szczepan Wójcik, cały przemysł futrzarski. Myślę, że Solidarność też się nie odwróci i włączy się do nas. Zrzeszenia wszystkie, które zrzeszają farmerów bydła. Dzisiaj miałem tutaj spotkanie z jednym z nich, również wychodzą na drogi. Także apeluję również do wszystkich rolników, do wszystkich organizacji, żeby się w to włączyły. Nie może być tak, że my na tym etapie, kiedy jesteśmy już tak blisko tego zwycięstwa, żebyśmy odpuścili. Absolutnie. Dwie kwestie. Po pierwsze, odrzucenie ustawy. Po drugie, powołanie ministra rolnictwa w Polsce. Co z trzecim postulatem? Przeprosiny Jarosława Kaczyńskiego.
Szanowni Państwo, no, jeden z kolegów humorystycznie podał to jako postulat. Oczywiście no, Jarosław Kaczyński będzie musiał przeprosić rolników, ale to nie może być postulat, który spowoduje to, że rolnicy zajdą z dróg. No ale oczywiście pewnie, że byłoby miłe ze strony prezesa Kaczyńskiego, jeśli by rolników przeprosił, bo naprawdę ma za co. W dniu dzisiejszym wysłałem prośbę do pana prezydenta o ponowne spotkanie naszej delegacji. Wiemy już, co się stanie w Sejmie, że zechcą tę ustawę przyjąć. Dla nas prośba do prezydenta jest tylko jedna, weto, jeszcze raz weto. Dla nas oczywistym jest, że my zrobimy wszystko, żeby, bo ja rozumiem, że z ideologią nie da się dyskutować. Ideologię trzeba niszczyć, prezesa Kaczyńskiego nie przekonamy, ale z drugiej strony możemy zrobić jedną wielką rzecz. Możemy przekonać posłów, żeby wybrali albo wybierają rzeszę rolników, dzięki którym są dzisiaj w parlamencie, albo jednego prezesa. Wybór należy do nich dzisiaj. Czyli od posłów może Państwo oczekują, że ta ustawa nie będzie. Posłowie, jeżeli chcą kiedykolwiek jeszcze wrócić na polską wieś przed następnymi wyborami, muszą zerwać większość, muszą zagłosować przeciwko odrzuceniu weta prezydenta, jeżeli do takiego dojdzie. No, znaczy ja powiedziałam, że w środę. To już nie ma znaczenia, będzie przyjęta, nie będzie przyjęta, bo ona i tak musi być przyjęta, więc no nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński zdecydował się na to, żeby wrzucić teraz tę ustawę do zamrażarki, gdzie by przeleżała, nie wiem, następne 2-3 lata. Z tego co wiemy, będzie ona procedowana w najbliższym czasie. No i tutaj musimy pokazać swoje niezadowolenie, że to nie jest tak, że myśmy zgodzili się na to, że gdzieś tam Senat pochwalił się tym, że wprowadził dziwaczne, bo to są dziwaczne poprawki do ustawy i zaproponował sektorowi branży futerkowej odszkodowania. My już kiedyś taką sytuację mieliśmy. Pamiętacie Państwo blokada Warszawy przez pielęgniarki, gdzie parlament przyznał tym pielęgniarkom po 200 zł, tylko że tak, pieniądze w ustawie były, ale pielęgniarki nigdy ich nie dostały, bo nie były zapisane w budżecie. Kompletnie nie rozumiem, jak można ustawowo zapisywać pieniądze, których w budżecie nie ma. To jest coś, to jest jakaś niedorzeczność. Następna sprawa, vacatio legis. Nie ma żadnego vacatio legis, jeżeli chodzi o ubój rytualny dla bydła. Czym się różni ubój rytualny bydła od drobiu? Czym się różni? Tym, że prezes CEDROB-u bardzo dobrym kolegą jest pana premiera i udało się to załatwić, a rzesza rolników to już nie jest przyjacielem pana premiera, tylko jeden człowiek. Ja nie wiem, to mówią media, są doniesienia i tak dalej. Ale teraz, szanowni państwo, to co my mamy powiedzieć swoim dzieciom, że szykujcie się za granicę do pracy, nie wiem, na Księżyc, bo za 5 lat już nie będziecie mieli tutaj co robić. My jeszcze jakoś dożyjemy, ale wy to już na pewno nie. To co my mamy dzisiaj kontrahentom powiedzieć? Że co? Kończą się kontrakty, podpiszcie z nami na 2 czy 3 lata? Nie, ich takie kontrakty nie interesują. To są kontrakty 10-letnie, 12-letnie, dalekosiężne, bo do tego się trzeba przygotować, w to trzeba zainwestować. To nie jest tak, jak się wydaje prezesowi Kaczyńskiemu, że wystarczy czarodziejską różdżką zamieszać i zlikwidować. Zlikwidować jest łatwo, ale zbudować jest bardzo trudno.